ktoś usiądzie, to się chyba musicie wszystko działać. Ja może zacznę. Pan przyjechał do nas z Warszawy. Bardzo daleko dzisiaj musiałam tak, żeby dojechać przy takiej pogodzie. Przyjechał pokazać wam pewne takie no, ciekawe rzeczy. Wy na pewno dużo potraficie pracować, grać na komputerze, ale to, co zapewne pan dzisiaj wam pokaże, będzie dla was nowe. Z tym się jeszcze nie spotkaliście. I myślę, że szkolenie będzie interesujące i korzyści wyniesiecie. Także ja oddaję panu głos, żeby nie zajmować czasu. Witam serdecznie. Słuchajcie, na początek jak zawsze przedstawię się. Nazywam się Adam Wielkiewicz. Jestem wolontariuszem Fundacji Wolnego Otwartego Oprogramowania. Nasza fundacja stara się rozpropagować wśród młodzieży, takiej jak wy również, i wśród starszej młodzieży, i wśród młodszej młodzieży, wolne i otwarte oprogramowanie. Teoretycznie powinienem mieć przygotowaną taką prezentację, slajd po slajdzie, ale właściwie stwierdziłem, że może nie, może zrobimy inaczej. Słuchajcie, pierwsza rzecz, bardzo prosta. Czy ktoś z was wie, co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? Nie, bardzo dobrze, rewelacyjnie. Czy ktoś z was używa internetu? Tak. O, super. Słuchajcie, czy ktoś z was lub rodzice, raczej, bo w waszym wieku to mam nadzieję, że jeszcze nie bardzo, bo ja mojemu młodemu synowi, który jest podobny do waszego wieku, to nie daje, ma telefon z Androidem? Nie, nie macie jeszcze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja też nie mam telefonu z Androidem. Ale czy słyszeliście o Androidzie? Słyszeliście. Otóż słuchajcie, przeglądacie internet, to zapewne słyszeliście o czymś takim jak Firefox. Taka przeglądarka do internetu, tak? To jest Firefox, co tutaj widać na ekranie. Jeśli przeglądacie internet i słyszeliście o czymś takim jak Firefox, to być może wiecie o czymś takim jak Wikipedia. Tak? Super. Słuchajcie, a jeśli jeszcze do tego wszystkiego uczycie się w szkole, to jest taka szansa, że słyszeliście o czymś takim jak Microsoft Windows. Tak? Słuchajcie, dobra, to idąc dalej tym tropem, to jest jeszcze szansa na to, że słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Microsoft Office, a być może słyszeliście o czymś takim, co się nazywa LibreOffice. Nie, tak jest. Bo o tym drugim już tak głośno nie jest, jak o Microsoft Office. Większa część rzeczy, które wymieniłem i które znacie, to jest właśnie wolne i otwarte oprogramowanie. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład przeglądarki Mozilla Firefox może używać każdy z was na dowolnej liczbie komputerów, na jakiej mu się tylko żywnie podoba. To również oznacza, że możecie taką Mozilla Firefox dać komuś, na przykład na pendrive'ie, i to też jest ok. Możecie również, co najważniejsze, jeśli w przyszłości któryś z was chciał być informatykiem i by zostało, na przykład, to macie szansę zmienić coś w takiej Mozilli i swoją pracę przekazać ludziom. I inni mogą później z tego skorzystać. Takie jest właśnie wolne i otwarte oprogramowanie. Generalnie można go używać gdzie się chce, ile się chce, jak się chce. Nikt nie ogranicza was w żaden sposób. Możecie je dawać innym, przekazywać, kopiować, rozpowszechniać, puszczać w internet, nosić na pendrive'ach, dawać płyty, wypalać znajomym i tak dalej, i tak dalej. I później, jak już będziecie starsi, taki beton jak ja, powoli, to będziecie mogli coś modyfikować, robić coś dla ludzi. Ja na przykład staram się działać w ten sposób, że jeżdżę i pokazuję takim jakby różne rzeczy, mówię o tym, jak również w internecie staram się pewne rzeczy robić. Na przykład to, co teraz wam pokazuję, to jest zdecentralizowana sieć społecznościowa bez bloków i bez cenzury. Jest to wolne i otwarte oprogramowanie, które każdy może sobie zainstalować na jakimś tam serwerze, jeżeli go posiada, lub może go używać u kogoś innego i może sobie to robić bez żadnych ograniczeń. Tutaj nie jest tak jak w Facebooku, gdzie musicie mieć lat 13, żeby go używać, bo inaczej wam nie wolno. Ile? 14. 14? No to już
się całe życie. Zawsze sądziłem, że 13. Tutaj można tego używać zawsze. Wasza szkoła może mieć własną frendnikę, wasze miasto może mieć własną frendnikę, wy w domu możecie mieć własną frendnikę, nawet jeśli się uprzecie. Wolne i otwarte oprogramowanie pozwala. Słuchajcie, ale to nie tylko to, bo to tak ogólnie i w ogóle. Ponieważ muszę powiedzieć o czymś dla szkoły, no bo inaczej właśnie nauczyciele by mnie tutaj zaraz doprowadzili do porządku, jak pan zaczął od giel, to pokażę wam jedną ciekawą rzecz. Tylko najpierw się zapytam. Kto słyszał o Akademii Kana? Nikt? Bardzo dobrze. Słuchajcie, bardzo, bardzo dobrze. Jak na lekcji. Tak ma być. Nie umiesz. Bardzo dobrze. Słuchajcie, tak ma być, ponieważ przecież jakbym mówił wam o czym wszyscy wiedzą, to na co byłaby moja wizyta tutaj, co? To znajdę tę karteczkę, którą szukam. I zaraz postaram się pokazać. O, znalazłem karteczkę, którą szukam. Słuchajcie. Akademia Kana. Teraz nauczyciele słuchają i boją się natychmiast. Pomoc w nauce. Wykwalifikowany nauczyciel jest do swojej dyspozycji 24 godziny na dobę, a nie tylko w szkole. 48. Tak. Sam decydujesz, w jakim tempie się uczysz, a nie nauczyciel mówi ci tutaj natychmiast masz słuchać mnie. Jest inspirujący, jest cierpliwy i jest dowcipny. Mam nadzieję, że właśnie nauczyciele również tacy są. Zna się na matmie, na fizyce, na biologii, na ekonomii i nie tylko, bo zna się na przykład na starożytnym Rzymie. Ma dyplomy z danych uczelni, na przykład MIT i Harvardu. No i najważniejsza jest cena. Cena za darmo. Za darmo dla wszystkich. Akademia Kana to jest coś takiego, co kiedyś w Stanach Zjednoczonych sobie jeden pan nazwiskiem Kahn wymyślił, że skoro ma pomagać swojemu siostrzeńcowi w matematyce, to co on mu będzie tłumaczył, nagra to na wideo, zostawi to w internecie i mój siostrzeńcu kochany, kiedy chcesz, to se włączy i obejrzy. Taka jest Akademia Kahn. Ja to wam tutaj zostawię tę karteczkę, z nadziei, że wywieźcie ją sobie gdzieś na ścianie i będziecie z tego korzystać. Chciałbym wam pokazać to. Jak to wygląda, tylko spróbuję. Proszę pan, trzymajcie. Karteczka do przekserowania, do powielenia, do rozdawania. Wszystko wolne i otwarte, a więc dzielimy się z innymi naszą wiedzą. Dzielimy się tym, co potrafimy, co możemy. Już to pokażę, tylko się przerzucę. Trochę się tylko skrzywiło. Raz. OK. Tak, i tylko tutaj przełączę. Dokładnie tutaj, to nie normalne, niestety, ale powiem o co chodzi. To są różnego rodzaju filmy wideo, które można sobie oglądać przez internet. Większa część z nich została przetłumaczona na język polski siłami takich ludzi jak ja, czyli wolontariuszy. Jest sobie taki pan profesor na Politechnice Warszawskiej bodaj i on prowadzi ten projekt. On zbiera ludzi, którzy znają język angielski, którzy to mogą przetłumaczyć. Oni słuchają tego tekstu i oglądają i dopisują napisy. Niestety, no, łącze rewelacyjne nie jest, więc wygląda to tak, jak wygląda. Ale można to zrobić w ten sposób, że możecie, nauczyciele, zgrać to na dysk, to nie musi lecieć przez internet. To może być zgrane na dysk komputera i można to dzieciakom potem w klasie puścić z komputera lokalnego. To jest dobre rozwiązanie przy wypadku właśnie słabszych młodzież. Tutaj na przykład mamy
Ancient Rome, czyli starożytny Rzym. To jest wideo opisujące starożytny Rzym. Można sobie obejrzeć, to jest akurat informacja o tym, jak jeden profesor wymyślił, jak z tych ruin budować model trójwymiarowy, komputerowy starożytnego Rzymu, że można było to sobie obejrzeć. I takich filmów różnego rodzaju w Akademii Kana jest kilkanaście tysięcy. Obejmują wiele różnych dziedzin nauki. Ja teraz spróbuję. Postaram się zrobić tutaj wstecz. To będziemy mieli pełną akademię. Słuchajcie, możecie ktoś tam strzałeczką w tyłu mi przesunąć? Nie, to nie działa. Strzałeczką. Astrologia i kosmologia to są wszystko przetłumaczone na język polski, tylko niestety z napisami, więc trzeba je czytać, bo nikt nie przetłumaczy tego mówionego tekstu, ale jest. Więc astrologia i kosmologia jest całkiem dużo. Mogę Cię poprosić jeszcze w dół? Kursorem. Tak jest. Genetyka. Potem mamy tutaj, jest niewidoczny, ale jest bardzo fajny opis, jak lata samolot. Potem mamy biologię, potem mamy matematykę, potem mamy jeszcze medycynę, mamy jeszcze pierwiastki, mamy układy różniczkowe, mamy geometrię, algebrę, wiele, wiele różnych tematów i to jest tylko to, co jest przetłumaczone na polski. Jest wiele materiałów w języku angielskim, które niestety nie zostały przetłumaczone, ale są dostępne. Także to warto czasami sobie obejrzeć, to może być ciekawa rzecz. Słuchajcie, teraz, żeby nie przynudzać za bardzo. O, jest tam. No tak. To sobie zrobimy. Ok, pokażę Wam coś. Edukacja. Pasjans. Matka, pasjans. Jest sobie taka gra tu na tym. To jest dobry fizyk, tak? Nie ma? Dobra, to jest dobry z przyrody. Albo nie, przepraszam, dziewczyny. Co ja będę tam? Tutaj musi być równouprawnienie. Nie tam facecie. Co? Mamy grę. Tak? Na czym polega gra? Gra polega na tym, żeby zawsze taką żółtą gwiazdeczkę czymś tam zniszczyć, no cokolwiek z nią zrobić. Jak to się robi? Mamy oczywiście nasz pisak, który, teraz krótka techniczna instrukcja obsługi, jak nie dotknę, a jestem blisko, a przesuwam, to się rusza myszka. Proszę bardzo, spróbuj. Poruszać, no trzeba to jak palcem, poruszaj bliska, ale nie dotykaj. Nie dotykaj, tak? Chwyć to jak długopis. Nie bój się, chwyć sobie ten pisak jak długopis. Tak? A teraz uwaga, jeśli dotkniesz mocniej, zobacz, nie bój się, chwyć to jak długopis, tak? I trzymaj go tak. Jeśli dotkniesz mocniej, to zaczyna się rysować. A jak puścisz, to coś będzie podlegało prawom otaczającego nas świata, czyli spadnie najczęściej. Tak? Więc jeśli na przykład narysujesz kółeczko, to zrobi się z niego kamyk i opadnie. Spróbuj narysować coś nad tym przyciskiem start, nad nim, tak, żeby opadło. Tak? Opadło, przycisk start nam opadł w dół, gwiazdka została zniszczona, brawo, udało się. Tak? No to teraz next. Ciach, klikamy. Cyk, pyk. Bardzo dobrze. Ok, teraz mamy już duży stopień trudności. Mianowicie, musimy. To jest podpowiedź. Niestety w języku angielskim mam program po angielsku, ale podpowiedź jest tylko na pierwszym ekranie. Nie bójcie się, potem już nie ma żadnych podpowiedzi. Co trzeba zrobić? Punkt pierwszy. Draw a block. Tak? Kto jest dobry z angielskiego? Kto mi przetłumaczy, co znaczy draw a block? Nie. Co znaczy draw? Rysować, tak jest. Rysować blok, rysować klocek. Więc co? Musimy narysować takie coś.
tak? Proszę bardzo. Musisz dojechać myszką, nacisnąć i nie odrywając już potem wyrysować. Ok, jak puścisz, dwójeczka impact, co znaczy słowo impact? Leci chyba. Uderzenie, impact, tak? Trójeczka było ball rolls, czyli kula się toczy, kręci, tak? I hit star, czyli uderza w gwiazdkę. Brawo. Zadanie wykonane. Dajesz next. Ciao, dobra. Kto chce spróbować? Ładnego klocka nie chcę. Słuchajcie, no co? No śmiało. Ciao, kto to dodaj, proszę bardzo. Słuchajcie, teraz trzeba już tutaj. Teraz trzeba już tutaj mieć trochę pomyślunków. Dlaczego? Ponieważ musimy sprawić, aby to koło uderzyło nam w gwiazdkę. Słuchajcie, zostawiam was pod opieką waszych pań. Wymyślcie coś razem. Ja idę zadzwonić na korytarz do tego, kto do mnie dzwonił. A wy wymyślcie, co zrobić, żeby ta kula spotkała się z tą gwiazdą. Pani, Trampolinę! Znaleźli taką trasę w górę. A to jest początek tego, czy tam już u nas sama? Trzecia. Ale musi w to gwiazdę. Weź na gwiazdę, to narysuj spadnie. No to dobrze, jak tam wiesz, że to jest. Słuchajcie, podpowiedź. Można rysować dowolne rzeczy. Dowolne. Które albo spadną. Huśtawka jest całkiem niezłym pomysłem. Huśtawka jest całkiem niezłym pomysłem, tylko trzeba go odpowiednio przeprowadzić. Ej, daj kołek i deski. Trzeba huśtawkę. No to jest łopat. Przy tym. Wszyscy takie inne. Mamy reset. Bliżej. Tak, to super.
weź się tak o... Co nie robią? A to nie robią. Chodź, przysuń się z tego. Cała tu prawa, tutaj kuła, podejdź też. Drugie strony. Chodź, zdjęcia, to jest sytuacja. Dobra, bliżej. 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 Tak, żeby tak naturalnie było, to jest ustawka. Deski, tak, no, tak. A teraz trzeba, żeby to odnieść jeszcze. Coś tu, żeby tu. Ej, a my zrób coś... A ona wskoczy tam? Ej, chyba weź zrób coś takiego w starożytnym Rzymie. O, no, ale nie. Katapulty. No właśnie, takie... Ale jeszcze do gwiazdki nie. Ale nie dobrze. Nie, 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 n
No, pani Magda poszła do klienta. Tak, już. O, dobrze, Basia. To Żaneta. A to Żaneta. Jeeej! Brawo! Wiesz, następny. Next! Słuchajcie, to co zrobiliście nazywa się dźwignią, tak? O coś, o coś. No tutaj mamy już bardzo trudne zadanie. Kuba, Jak to się teraz robi? Kuba to kombinuje. Dobra, puść. I zobacz co się dzieje. Powstała linia, tak? Łącząca. Powstały spotki. A może helikopter można? No, prawie. Jeszcze większy. Ej, Kuba, a zobaczcie, helikopter można wykorzystać. Słuchajcie, podpowiedź. Jeśli coś jest pełne, to jest cięższe. Ale to myślę, że już nie będzie potrzeby. Chcieliście trampolinę? To ją macie. Poczekajcie, samo może zrobić. Nie, trzeba coś tu kuwać, żebyś trampolinę dobrał. Kadowne! Ale nie, to Kuba chodziło, żeby z góry zrzucić. Ciężar. Słuchajcie, uwaga, podpowiedź do tej planszy. Podpowiedzią jest starożytne powiedzenie. Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet musi przyjść do góry. A, czy jest? Jaskę! No, nie, zostaw. Pójdzie. Słuchajcie, uwaga, do tej planszy podpowiedzi nie znam, bo nigdy nie udało mi się tej podpowiedzi. Nie, dobrze było. Tylko trzeba od tego.
tego trzeba zacząć, ja nie mam tego prawa, ale że ty nie rozumiesz? On przeszkadza. No to inaczej. Trzeba w biznes sposób. Nie, 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 nie
mało. Teraz takie duże. Wiesz, tak, wiesz, co to jest? Pani napisała, pani do mnie, nie? Wiesz, tak. Właśnie słowo, jak ona tak leczyje. O, co się zrobiło? Jeszcze większy. No wie, nie, za mały skład. Zaraz palma pęknie. Za mały skład. Jeszcze raz. Ale kretelu palma pęknie. Żylko, bo palenka. Taki już, pani. A! Słuchaj. Ponieważ tutaj on pozwala zainstalować
można sobie to odbyć w ogóle. Teraz po prostu zobaczcie sobie, ile ma być dla Windowsa, ile ma być dla Linuxa. Ale było fajnie. Właśnie na najczęściej to, co zaproponuję, jest ok tak naprawdę. No chyba, że chcemy coś, ale to jest na siłę. Dużo mniej. Dla Linuxa 20 GB to jest tak. O właśnie. Więc koło 20 jest robię na sobie zajęcie. Bo trzeba wiesz co zrobić. Karolina, nie wiesz. Opuszczaj. Nie teraz nie zaszło. Teraz będziemy... Tak, ty mniej więcej. Zauważ, że operacja będzie zajęcia. Zlecić, no. Musi być jakiś. To nie zleci. Żeby nazwać.
Wszystkich, więc tam wtedy jeśli ma numer, numer 15, czy tam gdzie ciągle w porządku, czy tam mają takie ubezpieczenie, to mu tu. No, ja już mam już. No, ja już mam już.
O, teraz to weźcie sobie dopiero na robię i los. No, ja jestem. Tak, ja mam kij. Ile tam 60%? Dobrze, poczekamy.
Może się opłaci, może pokażę wam fajnie. To ja nie znam tego filmiku. No musi dojść do 100% buforów. No pod 80 fala on wtedy zaczyna dopiero wyświetlać. Mam nadzieję, że to co obecne to jest głośne. Jest tam jeszcze jedna minuta, czy nie ma? Nie ma, no to jest szansa, że to jest głośne. Nie, ja mówiłem. To jest tylko uwaga, pobieranie programami peer-to-peer, takimi jak Emule czy Donkey, coś tam, jest również niedozwolone, ponieważ wolno pobierać, ale nie wolno rozpowszechniać, a te programy działają na zasadzie pobieram i od razu wysyłam w świat. Jaki token? Dokładnie, bo token tak działa. Protokół. Słuchajcie, to jest nie na żywo, ale to jest po prostu NASA nagrywa różne rzeczy i udostępniają je, można sobie obejrzeć. Oto mówią o jakimś dyrektorze, który już 15 lat pracuje w NASA i ten jego teraz ostatni wylot będzie ostatni w jego karierze. No tutaj niestety przydał się nauczyciela angielskiego przynajmniej, szkoła się przetłumaczył. A tak wygląda normalnie praca na stacji kosmicznej. Nie, nie śpią w powietrzu, są przypięci. Oni śpią przypięci. Nie, nie, to tam nie ma grawitacji. Tam jest tak, nie masz kości. Fajnie. Tak, łazienka jest pewnym problemem w kosmosie. Tak, to jest tak jak satelita.
Satelita pobiera sobie z internetu zawsze najbardziej możliwe zdjęcia i pokazuje. Teraz już przeskoczyliśmy do widoku Europy. To można sobie tutaj. A może pan jeszcze bliżej? Zaraz będziemy zaczęli. Ale jak to jest? Pan Kiran. Zepizowny. Dobra, teraz poczekamy, bo tutaj się doładowuje zdjęcia. Ostatki. Ostrójki widać. A myślicie, jak pan wygrać? Ja chcę dwiecić. Jeden. Ale słuchajcie, nie bójcie się, to jest satelita. Natomiast możemy sobie przełączyć widok tej mapy na przykład na coś takiego, co się nazywa OpenStreetMap. Teraz uwaga. OpenStreetMap to jest projekt, który zakłada, że zostaną wykonane cyfrowe mapy całego świata, wolne, otwarte, dostępne dla wszystkich do dowolnego wykorzystania. Słuchajcie, mam pytanie. Kto z was korzysta z map Google? Super. Mam kolejne pytanie. Komu z was zdarzyło się kiedyś taką mapkę Google wydrukować na papier? Nie? Nikomu? To wasze szczęście. Polityka Google zakłada, że map wolno używać do użytku prywatnego, niekomercyjnego, więc gdybyście chcieli w oparciu o taką mapkę na swojej stronie internetowej zrobić dojazd do mojej firmy, to wam nie wolno. I co więcej, Google nie pozwala drukować tych map. One mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na komputerze. Nie wolno sobie na przykład wziąć mapy Google, a tam mam dojechać, ja sobie wydrukuję tą mapkę i tam sobie zaznaczę, żeby w tym samochodzie wiedział, gdzie dojechać. Tego nie wolno robić. A OpenStreetMap to jest projekt, który mówi, słuchajcie, wolno robić co się chce, jak się chce, gdzie się chce. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz, tylko znajdziemy radę. Jesteśmy gdzie? Na Łomży? Dobra, to gdzie mam jechać? Północ, południe, wschód, zachód? Bok to. Na wschód. Wschód, północ, południe czy zachód? Przepraszam. Wschód. Na wschód. Dobrze, jedziemy na wschód. Okej. Okay. Nie na wschód, tylko na wschód. Przepraszam, że słyszałem na wschód. Na wschód. Od razu na wschód. Tak? Nie wiem. Nie ma wschód. 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 Nie ma Nie na południe? Tak, jak południe. Jest Ostróż Mazowiecka. Ja myślę, że słuchajcie, to może ja wiedząc gdzie jechałem, jest na Mazowiecku. Duża. Są małe miejscowości, widzisz? Możecie na przykład oznaczyć na mapie, gdzie znajduje się wasza szkoła, zaznaczyć budynek, opisać go i będzie to dla wszystkich na świecie widoczne.
Są takie specjalne projekty tworzone przez ludzi. Moi znajomi, którzy działają w fundacji OpenStreetMap, czyli Bitmapia, robią coś takiego, że na przykład mają duże latawce, robią duże latawce, do latawca przyczepiają kamerkę albo aparat fotograficzny, puszczają w górę i fotografują teren. I potem wrzucają to jako zdjęcia satelitarne terenu do kodowania. Ale wy na przykład w ramach swojej szkoły możecie zrobić prostą rzecz. Możecie do takiej mapy dodać budynek szkoły, budynki całej miejscowości, zrobić dokładną mapę terenu, co gdzie jest. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce wykorzystuje tę mapę. Jest cały projekt, nazywa się to, nie wiem jak roboczo, ale zakłada oznaczenie wszystkich hydrantów w Polsce, żeby każdy mógł zobaczyć, gdzie jest najbliższy hydrant. I strażacy wykorzystują. O, to coś u mnie, przepraszam, w komputerze. I strażacy wykorzystują te mapy w swoich aplikacjach do nadzorowania. A, już wiesz, to koledzy się pojawiają mi na komunikatorze. Dobrze. Także możecie na przykład, bo są specjalne programy do edycji tych map, to ten program, który wam teraz pokazuję, służy tylko temu, żeby w ogóle zobaczyć sobie, oglądać świat, bo on ma jeszcze kilka ciekawych funkcji, do których za chwilę wrócę, ale są inne programy, które służą właśnie edycji tej mapy. Możecie na przykład zrobić sobie taki projekt pod tytułem Co ciekawego znajduje się w mojej miejscowości. Każdy może znaleźć ciekawe miejsce, na przykład figurkę Chrystusa przy drodze, tak? Jako ciekawostkę historyczną, czy miejsce pamięci, czy cokolwiek innego. Takie rzeczy można na tej mapie oznaczyć, możecie je opisać i mieć swój wkład w OpenStreetMap w ten sposób. Także tutaj takie rzeczy są możliwe. A wracając do tego programu, to jeszcze jest coś takiego ciekawego, co wam pokażę, tylko na przykład. Historyczna mapa z roku 1689. Niestety obawiam się, że wiele nie będzie, bo ta mapa jest tylko taka, jaka jest, ona nie ma powiększenia. Ale możecie sobie zobaczyć, jak wyobrażano sobie Ziemię. Zobaczcie, tutaj już dalej nie ma nic. Grenlandia, koniec świata, tak, koniec świata, tam nie wiedzieli, co wtedy jest. Myśleli, że Ziemię podtrzymują słońce. Jest na przykład rozkład temperatur dostępny w różnych miesiącach. Tutaj teraz już można, myślę, że do tej mapy będzie można sobie zrobić takie powiększenia. Rozkład temperatur. Także to jest taka ciekawostka. Słuchajcie, jeśli lubicie geografię, to pokażę wam jeszcze coś. Tylko jest to w internecie. Słuchajcie, jest sobie taki portal, który co prawda nie jest wolny i otwarty, ale jest przynajmniej darmowy. I jest bardzo fajny, ponieważ są tutaj dostępne zdjęcia z całego świata, różnych miejsc. Więc na przykład możemy wybrać się za chwilę do Wenezueli, albo do Meksyku, do Bułgarii. Zostawię wam ten adres internetowy, będziecie mogli sobie na lekcji geografii lub przyrody. Co to przyrody? Tak, zobaczyć. Różne ciekawostki. Ja teraz spróbuję to troszkę powiększyć.
to wczytało i zrozumiało sklipnąć, więc nie wiem. Niger i Czad, tak? Tak. Ale tak. Niger, że jest język użytkowy francuski, a my nie wiemy, nie jest to niemiecki. Więc go a we włoskim kraju? Ale serio? Panie, tutaj jestem. Pokażę wam bardzo ciekawe. Generalnie rzecz biorąc, na całej wyspie jest sam ciemny kamień wulkaniczny. Po prostu jest tak czarno, że strach. Ale za to są przepiękne plaże, białe, a niektóre czarne z takiego piasku wulkanicznego, ciemnego. Jest po prostu przepiękne. I teraz, co w tych zdjęciach jest fajnego? Otóż w tych zdjęciach fajne jest to, że zostały wykonane specjalnymi aparatami fotograficznymi. Można się poruszać, tak jakby się tam było. Jeśli jest jakaś strzałka, to przejdzie do kolejnego zdjęcia, które było robione gdzieś tam dalej i będziemy widzieli obraz z innego miejsca. To jest zrobione z jakiejś tam z jakiegoś okienka z wnętrza na parking samochodowy, gdzie samochody parkują tych, którzy przyjeżdżają tam to oglądać. Tak, można przejść do baru i zobaczyć, jak jest w barze. To na górze to jest coś pewnie co wisi, zwisa z sufitu, ale zawsze można spróbować po prostu obrócić się i spojrzeć w tą górę. Teraz enter trzeba na klawiaturze, to on się zrestartował. Instalacja będzie po prostu. Także, no trochę dłużej. Także to jest taki bardzo fajny portal, na którym właśnie można sobie zwiedzić cały świat. Tak. Tak. A jak właśnie zostawi to pole ci za chwilę, tylko teraz już, jak już się ruszy, tam przemieszczałem teren, na którym tak. A te to są kwestie takie do, to są awaryjne uruchomienia systemu tego rodzaju. Także, o, tutaj można jeszcze na przykład sobie przybliżyć. Pytaliście się, co jest tam u góry, to zaraz sobie zobaczymy jeszcze. Pod sufitem wisi takie coś. Tak, to nie chcę zapłacić, to jest. Puszczają. Tak. I zostają organy. Rodzice i tak. Słuchajcie, kto jest dobry w plastyce i umie rysować? Kuba. Ona, Karolina, 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 tu się ty. Proszę, Karolina. O, mogę mieć 5 tysięcy, a mogę i skończyć. Dobra, to co, kończysz? Nie, nie, nie. To słuchajcie, słuchajcie, na koniec pokazuję rzecz, która może być dla wszystkich, myślę, będzie ciekawa. Majka. Tak, to jest Majka. O, to jest bloki. Okej, ale to jest.
To jest jakaś decyzja. Ja pan nie wiem gdzie ja jestem, bo gdzieś tam wlazłem, nie bardzo wiem gdzie. Prawdopodobnie pod wodą. Słuchajcie, ciekawostka. Wolontariusze z całego świata spieszyli, że napiszą otwartą wersję Minecrafta dostępną dla wszystkich, za darmo, każdy może sobie w nią grać. To nie jest Minecraft. To jest tak samo działające, ale to nie jest Minecraft, żeby nie było nieporozumień. Ale zachęcam, Minetest się nazywa, jest dostępny na wszystkie systemy operacyjne, również na Linuxa. Nie, to nie jest wersja beta. To jest normalna wersja działająca gry. Po prostu tak samo działa. Oni pana nie wypuszczą, przepraszam, że wejdę w słowa. Widzę, że jest zainteresowany. Tak? Także słuchajcie, dzieciaki, mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Mam nadzieję, że pokazałem ciekawe rzeczy, że się nie nudziliście. No i cóż, zachęcam was do tego, żeby sobie korzystać z takiego oprogramowania i z takiego systemu. Tutaj na jednym komputerze zostawiam, płytę zostawiam, będziecie mogli sobie dalej instalować, dalej próbować. Pokażę jeszcze pani nauczycielce parę rzeczy. No i cóż, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy przy jakiejś ciekawej okazji. Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie jeszcze. No. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać i wam to powiedzieć w ogóle, bo lubię pokazywać coś dzieciakom, żeby po prostu wiedziały więcej. No, dziękuję serdecznie. A przynajmniej coś, co jest pożyteczne, prawda? Niekoniecznie te wszystkie gry takie są. Tak, chociaż no, grać to też trzeba. Tak, bo to też rozwija w jakiś sposób. No, Dante Physics jest piękną grą. Dzieciaki się pięknie bawią przy tym. Mam nadzieję, że wam się podoba. Panie, też. Ale radzimy sobie dzieci z tym, a radzimy sobie dzieci. Kartę pani zrobiło. Dziękujemy. Wszystko jest. Wrot, czwórki, kurz. Wesele! Przepraszam. A fotele, fotele. Ja. Żaneta? Nie, 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 nie,